W dzisiejszym odcinku zostanę rycerzem i będę musiał wraz z widzem uratować księżniczkę. I tak, to jest księżniczka. I pewnie zastanawiacie się, Dokles, o co ci chodzi? Ano, dzisiaj znowu zrobimy trolla z waszych komentarzy. I to właśnie ten komentarz. Rycerz troll od widza i dzisiaj spróbujemy go wykonać. Pamiętajcie, by pisać swoje propozycje na kolejne trolle w komentarzach. Więc jeżeli wybierzecie coś fajnego, to na pewno go wybiorę do następnego odcinka. Więc postarajcie się. Aha! I zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. To nie zostawi łapki w górę. Ten nie będzie miał kolegów w nowym roku szkolnym, więc lepiej zostawcie. A Wistro dzisiaj będziemy trollować mieszka sobie spokojnie w cave'ie, gdzieś daleko od spawna. Ale my, widzowie, zanim przejdziemy do trollowania, to najpierw musimy zbudować zamek zwierząt, z której będziemy ratować już naszą piękną księżniczkę Chrum Chrum. Zrobię tak. Najpierw zacznę od wyrównania terenu, więc tutaj te wszystkie jeziorka, co są, te bagna, to zamienimy po prostu na trawę. Gdzieś tutaj będzie stał nasz zamek, więc musimy się wyzbyć drzew. Okej. Okay. W sumie budowa zamku nie jest wcale jakimś trudnym procesem, więc myślę, że zrobimy go naprawdę w 2 minuty. Robimy stone bricki i w ogóle sobie może włączę vanisha, żebym był niewidzialny. Baza, widzę, jest za tamtą górą, więc raczej tutaj nie powinien przyjść na nas trafić, ale i tak w razie czego się pośpieszmy. Dobra, zróbmy tak. Będzie tutaj wieża z księżniczką. Gdzieś takiej wielkości. Okej. Okay. No robimy oczywiście typowo zamkowe mury z ząbkami na górze. Ej, nawet to jest idealnie wyliczone pod bo... No, nie, dobra, tu się skończyło moje idealne wyliczenie. Nie no, przez chwilę myślałem, że jest dobrze wyliczone, ale jednak nie jest. Prawie jest idealnie. No prawie też robi prawie różnicę. Mamy wejście i teraz tak. Chciałbym bardzo, żeby w naszym zamku były jakieś moby, które będą tego pilnować. Może w sumie podłogę zrobimy z cobblestone'a bardziej niż z drewna, bo drewno taki bardziej domowy klimat, a taki bardziej podwórkowy to cobblestone. Tutaj też dorobimy drzwiczki do wieży. W sumie ten part trolla nie jest aż tak istotny według mnie, to znaczy jasne, widz, który wymyślił pomysł tego trolla, stawiał jakby uratowanie tej księżniczki jako priorytet w całym trollu, ale wydaje mi się, że mam lepsze pomysły na to. Może mi się tylko wydawać, ale zaraz sami zobaczycie, co przez to rozumiem. Dobra, ja myślę, że tutaj możemy zrobić już ten pokój z księżniczką, ale do niego chyba będziemy musieli wyjść drabiną. Chciałem zrobić ładne wejście po schodach, ale okazało się, że moja wieża jest za mała. I też pamiętajmy o oświetlaniu tego, bo to, że ja teraz widzę, co jest gdzie, to jest, że będziemy widzieć bez vanisha, bo bez vanisha to na przykład widzimy, że jest noc w ogóle. Ale kolejna sprawa jest taka, że w sumie musimy to delikatnie zwiększyć, więc podwyższamy wieżę o jeszcze jeden blok, tak gdzieś powiedzmy na taką wysokość. Okej, okay, to powinno starczyć. Oczywiście robimy ząbki. Tutaj użyję takiego patternu, żeby to po prostu działało. Dajmy tu jakieś łóżeczko i dajmy naszą świnię. Ale chciałbym, żeby nasza świnia miała name taga, więc name taga też bierzemy. Nazwijmy ją księżniczka Chrum. Okej, okay. Księżniczka Chrum brzmi jak dla mnie przekonywująco. Dajmy jeszcze trapdora, żeby stąd nie uciekła. Dobra, pyk, pyk. Jest księżniczka Chrum, proszę bardzo. Nie wiem, jak na to widz zareaguje wszystko. To robię jeszcze jakieś małe ozdóbki. No i teraz jest git. Znaczy, jeszcze sufit by się przydał, ale to szczegół. Jakieś małe usprawnienia typu, nie wiem, stajnia. No w sumie jakoś trzeba zagospodarować to, co tutaj jest. Więc daję tutaj konie. Od razu jakoś się to zapełniło. Jest o wiele lepiej. I mam chyba pewien pomysł. Póki jest noc, to może ją zatrzymajmy. Game... Zaraz, nie mam game rule'a. Dobra, zrobię to z innego konta. Game rule, do they false. Okej. Okay. Więc teraz nasz księżyc powinien się nie ruszać i się chyba nie rusza. Znaczy chmury się ruszają, ale chyba nie księżyc. Pytacie po co? No po to, żeby dać tutaj szkielety chociażby. Ale żeby szkielety nie znikły, to trzeba je też nazwać, więc kiedy je rozstawiłem, to mogę już je nazwać strażnik. Okej, okay. Wszystkie tutaj będziecie stać teraz i pilnować, mam nadzieję. I ten zamek już nam wystarczy. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu. On tutaj w ogóle wchodzi w ulicę do domu, więc może dobrze będzie, jeżeli po prostu weźmiemy miecz i będziemy sobie przechodzić bokiem. Może nam się pofarci, jak akurat na jego natrafimy. Jeżeli tak, no to od razu zaczniemy gadkę. W ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale moje cienie w Minecrafcie są zepsute. To znaczy, nie wiem czemu, ale mam brzydkie oświetlenie w Minecrafcie. Nawet jak to zmieniam w opcję, to się nie zmienia. O! Dobra, trafili akurat na niego. Dobrze, idealny timing. Witaj! O nie, zombiak mały za nim. Może go uratujmy, żeby pokazać mu, że jesteśmy przyjaźnie nastawieni. Jakiś szkielet za mną tutaj w ogóle jeszcze. Dobra,
graliśmy w jego we dwóch, więc chyba się już zaziomkowaliśmy. Nie, jeszcze zombiak. Dobra, nieważne. Super Jaś, tak się nazywa ten biceps. Okej. Okay. Hej, właśnie idę uratować księżniczkę. Kurde, zaś te zombiaki. Super Jaś mnie uderzył, a to chyba nie było w sumie celowe. Jaką księżniczkę? Moją księżniczkę. Jestem rycerzem. Nie widzisz? I tak, w ogóle małe sprostowanie. To znaczy, widz w komentarzu pisał, to był rycerz troll, ale myślę, że tutaj drapeł, który się będzie kręcić wokół księżniczki. Widzę, ale kto ci ją zabrał? Porwali ją. Dobra, ale na razie widzę, że całkiem leci dobrze w ten blef. Zamek jest niedaleko. Niedobrze. Chcesz mi pomóc? Super Jasiu? Super Jasiu 123. No to naprawdę bardzo kreatywny nick. Prawie jak Jay Dąbrowski. Jasne! Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to będzie tak proste. Chodź za mną. Musimy ją uratować. W zamian na pewno nas wynagrodzi. On jeszcze nie wie. Będę bogaty? Na pewno. Jeżeli przysłużysz się księżniczce. Zrobię co w mojej mocy. On nie ma potencjału aż kipi w ogóle. To jego farma. Dobra, nie bardziej zwróćmy uwagi. To chodź za mną. Czas goni. Idę. Dobra, ej, git. Słuchajcie, widzowie, mało kiedy naprawdę można się spotkać z taką pomocą od losowych graczy na Minecraft Extreme, bo zwykle podchodzicie do kogoś i się pytacie, czy możecie dostać jedzenie, a on was po prostu zabija. Więc nasz zamek powinien być za tą górą, więc w teorii już jesteśmy i będzie to widać. Nie wiem, czy on to zauważy, czy będzie na taki render distance. Widzisz mur? Ja sobie dam efekt Night Vision. Napisał, że widzi mur. Ja jeszcze sobie ukryję party klesy, by nie było widać, że mam jakąś podkrę na sobie. Robię to, widzę, tylko dla was, by wam się łatwiej oglądało. To chodź. Jak my się tam dostaniemy? Siłą wejdziemy. Ale uważaj. Są tam strażnicy, którzy będą chcieli nas zabić. Nie wiem, czy taką mam siłę. W sumie to on ma chociaż zbrojkę żelazną. Ja mam nic. Ja to mam co najwyżej atrapy zbrojki. Ta moja zbrojka nic nie daje. Ona tylko wygląda. Damy im radę. Super, Jaś, sery jest super. Jak widać, bardzo, bardzo chcę pomóc i przysłużyć się sprawie, więc wbiegamy do totalnie losowo stojącego zamku. Coś trochę abstrakcyjnego. Chcę zostać super bohaterem. Super Jaś, to super bohater. Dobra, wbiegamy i są tutaj szkielety. Okej, ja muszę mega uważać, bo z tego co widzę, to naprawdę bardzo krótko z moim życiem. Może sam dam sobie regenerację? Może to jest dobry pomysł. Efekt, give, Stanisław II, regeneration, amplifier i true. Dobra, tak żeby nie było widać, że mamy regenerację, ale tak żeby ona działała i to całkiem dobrze. O kurde, ale się tutaj w nich wklepałem. Kamerka mi padła. Widzowie, ale nie mogę teraz nic zrobić, bo za duża akcja się dzieje. Uff. Niestety uderzyłem Jasia jeszcze. Ale nie, dobra, pokonaliśmy wszystkich. Słuchajcie, przepraszam was, ale chyba od tego momentu filmu już będziemy musieli się nie widzieć, bo po prostu nie działa mi kamerka. Daliśmy radę, jestem dumny. Ja też, ale to nie koniec. Księżniczka jest w wieży. On tutaj walczy z zombiakami. Tam na samej górze? Tak, dokładnie tam. Chodź, nie mamy czasu. Mam lęk wysokości. To jest sam gościu, to tylko Minecraft. Dobra, więc wbijamy po prostu tutaj przez drzwi. O właśnie, nie dałem tutaj drzwi, no to nice. Chodzimy po schodach do góry. On idzie za nami. To piętro nad nami. Uważaj. Księżniczce trzeba okazać szacunek. Godny jej wysokości. W sumie to nisokość, bo jest niska, bo jest świnią. Ale nieważne. Zrobię to jak tylko mogę. Chodź. Czas na spotkanie. O nie. Wasza wysokość! Dopiero teraz patrzę tą księżniczkę i widzi, że znaczy na tą świnię. Co jest? Dobra, dam zaraz zapytania, tak jakbym nie wiedział, co chodzi. I szybko sobie wezmę lida, okej, okay, żeśmy mogli ją jakoś zaprowadzić. W sumie to jeszcze by się przydał kilof, tak szczerze mówiąc. Dobra, wezmę sobie diaksowy na bogato. Czy trzeba dać jej buzi, by się zamieniła w piękną królewnę? Super Jasiu, o czym ty gadasz? Księżniczka jest piękna zawsze. To ty nie widzisz, że to świnka? Nie mów tak! To księżniczka! Chodź, wasza wysokość. Dobra, bierzemy ją normalnie na linę i uciekamy stąd. Przepraszam. Dobra, ciągniemy tą świnie na linie po prostu. Chodź, 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 chodź. O, ona się kręci. Okej, okay. Myślę, że na marchewkę może by było z nią łatwiej. I dobrze, co nie po schodach, a nie spada po prostu na dół. Dobra, mamy to. I wiem, co teraz trzeba zrobić. Game rule. O nie, to nie to konto. Dobra, włączyłem z drugiego konta. Dzień, chodź, idziemy, świnka. No, na razie nic nie pisze, więc chyba już nie przestał zadawać pytania. I po prostu podążajmy z nią do bazy widza. Chyba, że w sumie, gdzie idziemy z nią? Do twojej bazy? Czemu? Bo trzeba dać schronienie jej
tej wysokości. A, myślałem, że tej razem będziecie mieszkali. To nie nasz zamek. Tak, to totalnie randomowy zamek przez kogoś innego, kto porwał moją świnkę. A gdzie twój? Nie mamy czasu! To będzie chyba najlepsze wyjście z tej sytuacji, by po prostu nie odpisywać mu na pytania, na które nie mam odpowiedzi. O dziwo, całkiem dobrze idzie transportowanie tej świni, znaczy, no, księżniczki. Więc teraz doczołgamy ją do bazy widza, która znajduje się gdzieś tam. Czy ty idziesz? O nie, wiedziałem, że będą problemy. Ale i tak już wysoko weszła nawet. Mogło być gorzej. O nie, znowu się urwała lina. Coś i mówię, że to będzie duży problem. Trzeba z nią po prostu delikatnie i powoli. Czemu ona się stawia? Nie stawia się. O nie, on tego nie wyprzedzał, bo już za daleko jestem. Dobra, to po prostu może to zignorujmy. Tak będzie najlepiej. Chłop chyba szuka jakichś argumentów za tym, że ta świnia to jednak nie jest księżniczka. W sumie nie dziwię mu się, bo to wystarczająco głupie, by trudno było w to uwierzyć. Ale dobra, już jesteśmy pod bazą widza. Czy my ją porywamy? Nie! Ej, w sumie trochę tak to wygląda. Dobra, jest w domu! Znaczy prawie, bo w drzwiach utknęła. Chodź księżniczko chrum. Nie chcę być w więzieniu. Co jest na tym serwerze? Jest tylko szpital, ale nie ma więzienia. O nie! Co robisz? Pomagam, by się zmieściła! Sam jesteś gruby! Księżniczka się mieści wszędzie! Nie mów tak. Księżniczka, weź, te drzwi są widać bardzo trudne dla niej chyba do przejścia. Ej, zadziałało! O, widzisz? Sama weszła! Ja sobie tutaj posegreguję trochę itemy w sumie w ekwipunku. Głowa aż jej wystawała, jak ją wrzuciłeś. Jasiu, księżniczka mówi, że jest niezadowolona. Czemu? Robiłem coś, żeby była zadowolona. Obrażasz ją. I do tego powiedziała, że ta twoja baza jest brzydka. W sumie ta baza to, no, to tylko cave. Jest najlepsza, a nie brzydka. Brzydka jest! Księżniczka powiedziała, że wygląda gorzej niż jej stajnia dla krów. To jak cenię i wraca do siebie? Super, Jasiu. Musimy uszanować wolę księżniczki. O, to jakiś zombiak podejdzie do walki, więc go uratuje. Jaka jest jej wola w takim razie? Powiedziała, że chce, byś jej oddał swój miecz. Mój? Tak, twój. I ja mam go przechować. Dlaczego? Chyba dobrze wiecie, widzowie, do czego zmierzam. To moja jedyna broń. Damy ci strzały w zamian. Będziesz łucznikiem, ale łuku nie mam. Spokojnie, oddaj miecz. Tak kazała księżniczka. Ech, no dobrze, co? Serio, takie coś wystarczy? Tak, oddał miecz. Dobra, widzowie, to my mu teraz dajemy strzały. Od dzisiaj jesteś łucznikiem. A łuk gdzie? Nie wiem. Rzucać mam nimi? Jak lotkami. Nie mam tyle siły, one są większe niż lotki. Nie nasz problem. Ja tylko wykonuję polecenia księżniczki. Dobra, i pójdźmy do bazy, się zamknijmy. Mam pomysła. Chodź, ty w ogóle, księżka, ty się cofasz się na tyły, bo ty to zaraz stąd wypadniesz z tej bazy. Nie mam jak jej przywiązać. No dobra, co mam dalej robić? Nie wiem, ale księżniczka powiedziała, że od dziś ta baza jest jej. I zamknę drzwi. Czy ja właśnie szukałem widza na bazę? Trochę tak. A co ze mną? Nie wiem. Tego już nie mówiła. Zapytaj, proszę. Powiedziała, żebyś oddał zbroję. Nie mam się gdzie podziać. Nie! Oddawaj zbroję. Wezmę miecze w dwie łapy. Nie ma opcji. Księżniczka powiedziała jasno. Kto się sprzeciwi, ten zginie. Nie dorzucam do ciebie. Aha, bo on rzucił strzałą. Wolę być martwy. Zabijmy go po prostu. Ej, to chyba powinno być całkiem proste. No właśnie. Więc tak oto, widzowie, zdobywa się bazy widzów bez nadmiaru energii i sił. Jakby oddał mi miecz i był totalnie bezbronny. Wiecie o tym, że ja mu to oddam, prawda? Prawda. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i sorry, że kamerkę wywaliło w pewnym momencie, ale mój dysk coś szwankuje, więc zostawcie łapkę w górę, by kamerka następnym razem działała. A tymczasem, yo!